Witam serdecznie w dziale Kombinuj jak kaczoreczek. Dawno żeśmy nie kombinowali. Tu o, znowu jakie trudne za... Ja znam to zadanie. Trzeba przyjść hetmanem, żeby dać szacha z tej przekątnej i z tej przekątnej, jak pionek pójdzie do przodu. Ale pionek może pójść o jedno, trzeba pójść tu. No po co to takie trudne zadanie dawać? A gdyby poszedł z drugiej strony, to byśmy poszli tu, lecimy dalej. Znowu zadanie na mata w dwóch. Pierwszy ruch powinien być bez szacha, ale możemy go zamurować, ale jak go zamurujemy, to ucieknie. Jak podejdziemy królem i zbije, to nie damy mata. Jak nie lubię tego, takich zadań. Czas leci, leci. A, tu jeszcze jest matowanie. No, mogę zagrać tu. Ponieważ pion musi i raz iść o jedno, raz o dwa, a raz o trzy. No niedobrze. No niedobrze. No ja bym podszedł królem. W ogóle to, proszę Państwa, no bierzemy pionka i wygrywamy. Podchodzimy królem, bije piona. I nie ma mata. Matowałby hetman C5. Też nie. Te pola nie atakowane. Można zacząć od goniec A3. Bije gońce, nie ma mata. Ojej, kontra. No podchodzimy królem. No bije piona, a jak zagramy E4, to król C5. I nie ma mata, bo ucieka na B4 po hetman D5, a po hetman C4 ucieka na D6. No ja się załamałem. E3. A, proszę Państwa, no jednak trzeba E3. Myślałem, że nie, on tu blokuje pole. Nie, no ale E3 to ucieka królem. I wtedy go ma... A jak zagramy E4? O! Spróbuję jeszcze jedno, bo się spociłem. Spociłem się. To są, proszę Państwa, maty nie dla szachistów. Niektórzy mówią, że one rozwijają wyobraźnię. Tu dorobi hetmana, więc nie można podejść królem. Nie można iść królem na F3, bo dorobi konika. Ale można zagrać hetmanem na D3, żeby a, no jest ruch goniec F1. Tu, proszę Państwa, musi być elegancki ruch. Goniec odbiera pole E2. Goniec F1. Taki niespotykany musi być. I tu. Tu. Dobra, lecimy dalej, bo to za trudne. Szachy dla początkujących. O, i to ja rozumiem. Dorabiam hetmanka i daję mata. I następne. Idę pionem i następne.
Idę pionem. O, takie to lubię. Ranking mi co prawda nie rośnie. Idę pionem. Idę pionem. Idę pionem. Gdzie jest pozycja? No, idę pionem. I znowu chcę iść pionem. Ale dorabiam hetmanka, bo jest mat od wieży. Dobra. To nam poszło. No, teraz będą te same maty, ale na dużo figur. Dużo figur. Tu był mata przez F5. Robiłem tego mata. Znaczy, no ja wiem, że tego mata robiłem. Lecimy. Tu, temu królowi trzeba dać mata. Wieżą. Wieżą nie można. A może jest mat w dwóch? A pionem? Pionem. Widzicie Państwo, jaki był trudny mat? 12 sekund potrzebowałem na mata pionem. A tu 2 sekundy. W ogóle to bym chciał, żeby mi liczył do 1/10 sekundy. 2 sekundy. 2 sekundy. Co ja nie potrafię szybciej? No, w sekundę. Lecimy do trudniejszych. Łatwe sposoby brania materiału. To jest bardzo ważne. Biorę. Biorę. Ostatnio wieży nie wziąłem, ktoś się ze mnie śmiał. Proszę Państwa, jak nie bierzecie wież, to kibice z Was się śmieją i pokazują Was palcem. To jest bardzo ważne. Tu wygrać nie możemy, bo po pierwsze pion łapie, a po drugie róg zły. Ale co tam? Nie wiem, po co tę figurę wygraliśmy. Dobra, nawygrywaliśmy. Idziemy do taktyki dla początkujących. Tu wygląda, że mat w jednym. Pięknie. Tu powinien być mat w jednym. Hetmanem tu. To konisiem. Odbiera oba pola. Jaki trudny jest, może być mat w jednym. A tu jest dubeltowy mat. Dubeltowy mat i mat. Nie można się zasłonić przed dubeltowym szachem. Tu mat w jednym. Dobra, idziemy na trudniejsze troszkę. Uwaga, sztuka kombinowania. Jedziemy na biskupa. Biskup kombinuje. Goniec te. To biskup tamte. I ta wieża. 13 sekund, takie łatwe zadanie. Karina to by zrobiła w 2 sekundy. A! No tu hetman daje mata przy królu na G6. Więc jak zagramy tu, powinniśmy przyjść na F5. A zablokujemy pole. To jest kombinacja na zablokowanie pola. To nie było żadnej kombinacji, to było po prostu mat. Ojej. To dlatego, że nie włączyłem sąsiedniego komputera i nie ustawiłem. Tu jest mat i tu jest mat. Może jak zbije gońcem, będzie młynek. Bije gońcem, co mam nie mieć? A i tu! A jaki piękny! Taki epoletowy. O, to są epolety. To są epolety. Czyli na ramienniki. Jakby ktoś nie wiedział, jeszcze jednego zrobimy. Trudne tematy. Jeszcze jednego zrobimy.
Tu mamy szaszka. Tu mamy młynek w ogóle, z tego co ja widzę. Szaszek. Nie mogę bić wieżą. Mogę dać szaszka konisiem. Jeszcze ostatnio z tej serii i lecimy dalej. Goniec, 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 goniec. Goniec, goniec, goniec. Następne. Elementarne kombinacje szachowe, ile to ktoś potrafi. No tu elementarne są widły. Potrafię. No tu elementarne są widły. Z poziomu czwartego. No tu elementarne są widły. No pięknie. Ranking mam jak wiosna ludów. Taktyka dla początkujących. Tu. Co chyba? Koniem każe mi iść. No przecież nie tu. A tu po co? A, bo tu jest goniec. Tu jest goniec. Jeszcze raz spróbujmy zrobić tego mata. Widzą Państwo, mata w jednym ruchu nie umiałem zrobić, bo nie widziałem gońca. Się spieszę szybko, szybko. Tu szachownica pusta. Tu jest mat. O, bo pion związany. Trudne maty w jednym ruchu mogą być. Hetman związany. Tu powinien być mat. Powinien być mat. Ojejku, no gdzie ten mat? Tu nie, tu, a tu? Nie, nie, idę dalej, nie będę się kompromitował. Zabrał mi 4 punkty drania. Taktyka dla początku, no na pewno by. O! Szaszek. O, pomógł mi. Pomógł, bo jak tu dam szacha konisie, to cio. Ale Państwa bardzo przepraszam, nie spodziewałem się dzięcioła. I od razu mi się gorzej robi. No gońcem, no pewnie wiedziałem, że gońcem trzeba strzelić i dać matę. Proszę Państwa, nie przykro mi, ale będę zbliżał się do końca. Warunki są całkiem niesprzyjające. No dam tu mata. No szachy mamy tu. Trzeba dać szaszka na F2. Bardzo ładnie zagrałem.
Mogę dać czaszka na tył. A, i zmienić konisie. No, ostatnio robił, bo to trudno tam będzie dzięcioł w drzewo pukał. Tu jest dobrze. Bicie na C3 nic nie daje. Zacznijmy od profilaktycznego szacha. Zaofiarujmy hetmanka. Dobra, lecimy dalej. Atak na króla. Oj, 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 oj. Maty w dwóch ruchach. O, to sobie radzę. Tych to zadań dużo zrobię. W tych to jestem mistrzem świata. No, jak łatwe zadanka, to przez to. Tu muszę mieć dostęp do dwóch białych pól, żebym poszedł w tę stronę, co pójdzie biały król. Pion nieważny. Pion mi nie przeszkadza. Nie zwracam uwagi na piona. Koń nieważny. Nie zwracam uwagi na konia. I na dwóch. No dobra, ostatni robimy. Kursik. CT Art. CT Art. 6-0. No huknę. Huknę. Poprawię gońcem. Szach, szach. Szach, szach. Szach. Pokazuje mi, że nie rozwiązałem. No. No dobra, znam to zadanie. Zaofiaruję hetmana. Gdzie odejść koniem? Tak, żeby obronić wieżę, nie ma. A, last move. Trzeba to zbić. Wieża G5 słabe. No trzeba tego. Wieża, wieża, wieża. No. A, wziąć wieżę i zagrozić matem. No nie wiem, o co mu chodzi. Wracamy. Musimy kończyć, bo tam niedobre rzeczy się dzieją. No szaszka dajmy. O. Jak dam szaszka, czy będzie mat? Jak dam szaszka, to wygram jeszcze, a nie mogę dać szaszka.
tu dam szaszka. I tu, jakby poszedł to w tamtą stronę. Jeszcze jakiś wariant jest? A, bo tego wariantu nie widziałem. Tu miałem zbić. Nie wiem, o co się rozchodzi. Tu miałem dać szaszka. I tu miałem dać szaszka. Uff, dziękuję.